22 lutego wspominamy błogosławioną Marię od Jezusa, zakonnicę. Maria urodziła się 11 października 1818 roku na zamku w Vergimont we francuskojęzycznym rejonie południowej części dzisiejszej Belgii. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Jej ojciec był ambasadorem Belgii przy Watykanie w Rzymie. Maria często towarzyszyła mu w podróżach po Europie. W wieku 12 lat poznała duchowość świętego Ignacego z Loyoli. Mimo iż pragnęła swoje życie całkowicie oddać Panu Jezusowi w życiu zakonnym, zgodnie z planami rodziców w wieku 19 lat zawarła związek małżeński z Wiktorem van der Lindenem, baronem Tchu-Vorst. Aktywny udział w dworskim życiu towarzyskim nie przeszkadzał jej w prowadzeniu intensywnego życia duchowego. Pomocą duchową służyli jej księża jezuici. Po 10 latach małżeństwa zmarł jej mąż, a Maria została wdową z 2 synami i 2 córkami. Po kolejnych 10 latach założyła zgromadzenie sióstr Matki Bożej Wynagrodzicielki. Ostatnie lata życia dzieliła na troskę o powstające zgromadzenie, troskę o dorosłe już dzieci i utarczki z rodziną, która posądzała ją o marnotrawienie rodzinnej fortuny na cele religijne. Jej córki wstąpiły do założonego przez nią zgromadzenia, a synowie założyli rodziny. Maria zmarła 22 lutego 1878 roku, mając 59 lat, w czasie wizyty u jednego z synów. Została beatyfikowana 12 października 1997 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. W czasie mszy Ojciec Święty tak scharakteryzował jej życie. Żywe bowiem jest Słowo Boże, przenikające aż do rozdzielenia duszy. Emilia de Hoogvorst przyjęła te słowa w głębi swego serca. Ucząc się uległości wobec woli Bożej, wypełniała najpierw misję wszystkich małżeństw chrześcijańskich, czyli uczynić ze swojej rodziny domowe sanktuarium Kościoła. Gdy owdowiała, Maria od Jezusa, kierowana pragnieniem pełniejszego uczestnictwa w tajemnicy paschalnej, założyła zgromadzenie sióstr Matki Bożej Wynagrodzicielki. Przez swoje życie modlitwy przypomina, że adoracja eucharystyczna pozwala nam czerpać ze źródła życia, którym jest Chrystus, i znajdować siłę potrzebną do pełnienia codziennej posługi. Oby każdy z nas, niezależnie od tego, w jakich żyje warunkach, potrafił słuchać głosu Chrystusa, który musi być regułą naszej egzystencji, jak zwykła mówić błogosławiona. Ta beatyfikacja jest dla sióstr Matki Bożej Wynagrodzicielki również zachętą do kontynuowania apostolatu, do odnowienia wrażliwości na potrzeby ludzi naszych czasów. Zgodnie ze swym charyzmatem będą one nadal pełnić misję budzenia wiary w ludziach nam współczesnych i pomagać im w rozwoju duchowym, aktywnie uczestnicząc w budowaniu Kościoła. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.